Mateusz Jadach, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny telewizji Teletop Sudety. Wojciech Chuchała oraz Sebastian Rozwadowski zwyciężyli w 42. rajdzie świdnickim Krause. Drugim ze stratą 36,2 sekundy okazał się zespół Grzegorz Grzyb, Daniel Siatkowski, a ostatnie miejsce na podium zajął Tomasz Kuchar z pilotem Danielem Dymurskim. Załogi pokonywały malowniczą i trudną trasę w Górach Sowich o długości ponad 575 km z 12 odcinkami specjalnymi o łącznej długości blisko 167 km. Tym razem w rajdzie wyraźnie dominował pochodzący z Bielska Białej Wojciech Chuchała. Wygrał on 10 z 12 odcinków specjalnych. Zaczął znakomicie już pierwszego dnia, kiedy był najlepszy na dwóch OS-ach rozgrywanych ulicami Świdnicy. Później powtórzył wyczyn w sobotę już na górskich trasach w okolicach m.in. Walinia, kiedy był najlepszy na czterech rozgrywanych tego dnia odcinkach specjalnych. Niewiele gorzej poszło mu w niedzielę. Ja się czuję bardzo fajnie, ale nie będę samolubny i się bardziej zapytam, czy Wam się podobało, czy według Was wszystko było dobrze, bo my tu jesteśmy po to, żeby tworzyć widowisko i zależy nam na tym, żeby wszyscy w koło byli zadowoleni. Sobie sprawiliśmy oczywiście bardzo dużo frajdy. Troszkę jakby tutaj przypuszczaliśmy, że ostatnia pętla będzie po mokremu, albo jak się to mówi, po suchemu. Nie dobraliśmy opon jak najlepiej, więc musieliśmy mocno cisnąć, żeby dalej te odcinki wygrywać. Ale jak widać, zostaliśmy przyciśnięci do muru i daliśmy sobie z tym radę. Na drugim miejscu ściganie w 42. rajdzie świdnickim Krause zakończyła załoga Grzegorz Grzyb z Danielem Siatkowskim, która była najszybsza na dwóch odcinkach specjalnych i straciła do zwycięzcy 36,2 sekundy. Cieszę się bardzo. No niestety nigdy nie udało mi się tu zwyciężyć w klasyfikacji generalnej. Parę razy byłem blisko, już parę razy prowadziłem. Jak to się mówi, byłem w ogródku, witałem się z gąską i zawsze się coś zepsuło. No tutaj się zepsuł Wojtek Chuchała, który niestety ze mną wygrał i był szybszy. Ale no cóż, jesteśmy bardzo zadowoleni, jesteśmy na mecie, to jest najważniejsze, zebraliśmy bardzo dużo punktów, jesteśmy w grze o tytuł mistrza Polski, także nic, w samych superlatywach możemy ocenić tylko to. Trzeci w 42. rajdzie świdnickim Krause był Tomasz Kuchar jadący z Danielem Dymurskim, samochodem Peugeotem 207 Super 2000. Zawsze, wiesz, kończenie rajdu na podium jest dobre, no, co by tu nie mówić, oczywiście lepiej być... Najlepiej być ten na samej górze podium, później oczywiście lepiej być trochę niżej na drugim miejscu, ale trzecie miejsce, wierzcie mi, w tak trudnym rajdzie z tak ciężką konkurencją też nie ma, muszę powiedzieć, że nie ma skandalu. Tomasz Kuchar na lubianej przez siebie imprezie wywalczył pierwsze podium w sezonie, tracąc już jednak do zwycięzcy ponad minutę. Czwarty na mecie rzeźnik zanotował ponad 2 minuty straty. Maciej Oleksowicz po przygodach był piąty, 3 minuty za Chuchałą. Tomasz Kasperczyk niemal przez cały rajd plasował się na 6. pozycji i dowiózł ją do mety. Łukasz Habaj, ofiara kapcia na sobotnim etapie, rzutem na taśmę odebrał 7. miejsce w generalce Fryczowi. Na zaproszenie Nadleśnictwa Świdnica samorządowcy z powiatów świdnickiego i dzierżoniowskiego, parlamentarzyści, przedstawiciele organizacji pozarządowych, służb mundurowych i mediów wspólnymi siłami posadzili las. Była to już trzecia tego typu inicjatywa. Wspólne sadzenie lasu organizowane przez Nadleśnictwo Świdnica odbyło się po raz trzeci. Tym razem uczestnicy sadzili dęby dokładnie 90 z okazji 90-lecia powstania lasów państwowych. Generalnie chodzi o intencje, czyli hasłem było 90 drzew na 90-lecie lasów państwowych. Każda para miała posadzić po 90 drzew. W związku z tym, że Lasy Państwowe to taka prężna, poważna firma, która ma 90 lat, no nic innego nie mogliśmy sadzić z tego powodu jak dęba. I w tym roku sadziliśmy dęba. Leśnicy przygotowali teren, który jeszcze 7 lat temu stanowił własność Agencji Nieruchomości Rolnej. W 2007 roku przekazaliśmy ponad 40 hektarów tutaj w 3 działkach na potrzeby nadleśnictwa w Świdnicy. Łącznie na terenie całego Dolnego Śląska agencja od 20 lat przekazała ponad 16 tysięcy hektarów na potrzeby nadleśnictw znajdujących się na naszym terenie.
dzisiejsze wydarzenie pokazuje, że to była słuszna decyzja. W dalszym ciągu jesteśmy w kontakcie z nadleśniczymi, też z panem Dzięcielskim, między innymi w sprawie przekazania kolejnych nieruchomości, które będą spożytkowane na posadzenie lasu. Swoje dęby posadzili między innymi poseł Katarzyna Mrzygłocka, senatorowie Stanisław Jurcewicz i Wiesław Kilian, wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, a także burmistrzowie, wójtowie, urzędnicy, społecznicy i dziennikarze. Jest to drzewo symbolizujące taką siłę, moc, zresztą no, to jest też taki symbol, myślę, że i również narodu polskiego, który jest niezłomny. W związku z tym, że lasy w tej chwili dopłaciły nam do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach budżetu, to im więcej będziemy mieć lasów, tym więcej będziemy mieć środków na drogi gminne i powiatowe. Na zakończenie każdy otrzymał pamiątkowy dyplom. Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych, takich jak śniadanie wielkanocne, pisanki, śmigus, dyngus czy palma wielkanocna. Galeria Świdnicka, zachowując tradycję, zorganizowała jarmark wielkanocny, na którym to każdy mógł znaleźć coś interesującego. Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich, upamiętniających śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Co roku Galeria Świdnicka zaprasza przed samymi świętami na kiermasz. Tak było i w tym roku. Na ten kiermasz zapraszamy przede wszystkim osoby, które zajmują się rękodziełem, przygotowują świąteczne stroiki, malowane jajka, pisanki, które dbają o to, żeby nasze stoły były piękniejsze, bardziej kolorowe. Wszystko oczywiście zgodnie z tradycją, pojawiają się więc zajączki, baranki. Ciekawostką niech będzie to, że w tym roku w ofercie naszych wystawców mamy nawet baranki z prawdziwego owczego sera. Jarmark był znakomitą okazją, by uzupełnić zawartość wielkanocnego koszyka. Sesję Rady Miejskiej w Świdnicy zaplanowano na środę 16 kwietnia. Rozpocznie się ona tym razem o godzinie 13.30 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy, w budynku Urzędu Stanu Cywilnego. Transmisję na żywo na antenie telewizji Teletop Sudety. Chciałabym zaprosić wszystkich mieszkańców miasta na kolejną sesję, na 37. sesję Rady Miejskiej w Świdnicy. Sesja w tym miesiącu będzie trochę w innym terminie, bo nie będzie to tak jak jest zawsze ostatni piątek miesiąca, ale będzie to środa, też trochę inna godzina, bo godzina 13.30. Sala jest ta sama, czyli sala stanu cywilnego w Urzędzie Miejskim. Sam termin jest związany ze świętami zbliżającymi się i z tym terminem, że byłby on bardzo kolidujący z uwagi na urlopy i na święta. W porządku obrad mamy kilka uchwał, między innymi będzie to uchwała, która będzie zmianami w budżecie. Wysoka Rada również będzie zajmowała się sprawami związanymi z korzystaniem z dworca autobusowego w Świdnicy, jak również z korzystaniem przez operatorów i przewoźników z określonych przystanków komunikacyjnych. To chyba taki główny temat tej sesji. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynają się prace związane z przebudową promenady przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Miejsce to ma zmienić swój charakter i stać się nie tylko dogodnym dojściem do budynków na osiedlu i kościoła, ale też zgodnie z intencjami mieszkańców, miejscem urokliwym i rekreacyjnym. Pracami objęty został cały teren promenady. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne schodów i pochylni. Teren, z którego będą korzystać piesi, zostanie oddzielony rzeką, jednak nie tą zakładaną w pierwotnym projekcie, tylko rzeką kwiatów, od skweru rekreacyjnego, który zostanie obsadzony zielenią w miejscach dotychczasowego chodnika. Na tym terenie zamontowane zostaną ławki, gazony kwiatowe, które usytuowane zostaną w zakątkach rekreacyjnych, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery. To wszystko oczywiście przy nowych nasadzeniach, przyjaznym oświetleniu i co ważne, pamiętamy, że w ramach innych działań także remontujemy chodnik po drugiej stronie Wyszyńskiego, czyli myślę, że tutaj tak ogarniamy całościowo sprawę, żeby no, po prostu ten fragment osiedla rzeczywiście nowego wyrazu nabrał. Prace mają się zakończyć w połowie czerwca i od tego czasu będzie można korzystać z promenady. Natomiast finał samych nasadzeń ze względu na okres wegetatywny roślin jest planowany na koniec września tego roku. Chcemy bardzo, aby promenada była gotowa do takiego użytkowania w momencie, kiedy będzie pierwsza komunia święta na początku czerwca w parafii na Osiedlu Młodych, a potem Boże Ciało, które też jakby zawsze w sobie zawierało przemarsz tą
procesji tą promenadą. Według kosztorysu prace miały zamknąć się kwotą blisko 706 tysięcy złotych. Jednak w wyniku przetargu udało się wyłonić wykonawcę, firmę Rokam, która wykona zadanie za nieco ponad 627 tysięcy złotych. A teraz inne informacje z regionu. Pierwszy międzypowiatowy konkurs o Puchar Starostów Powiatów Kłodzkiego i Ząbkowickiego oraz Burmistrzów Kłodzka i Ząbkowic Śląskich rozegrano w Liceum Ogólnokształcącym Jagiełły w Ząbkowicach. Wśród gimnazjalistów najlepszy był Karol Kulawiec z Gimnazjum nr 2 w Ząbkowicach, a wśród licealistów Filip Morąg z Bystrzycy Kłodzkiej. W związku z odwołanym recitalem Marka Dyjaka Wałbrzyski Teatr Dramatyczny do czwartku będzie zwracał pieniądze za kupione bilety. Teatr przeprasza zawiedzionych i zaprasza do kas. Od 11 kwietnia do 15 czerwca można nadsyłać swoje propozycje nazw dla dwóch nowo powstałych rond w Świebodzicach, przy ulicy Strzegomskiej i przy ulicy Olszańskiej. Wśród głosujących zostaną rozlosowane upominki niespodzianki. A na zakończenie zachęcam Państwa do oglądania naszego programu w internecie w transmisji strumieniowej na stronie telewizji Teletop Sudety www.tvts.pl. Dostęp do naszych programów jest od marca w zasadzie nieograniczony. Można nas oglądać wszędzie, gdzie jest połączenie z internetem. Do zobaczenia!